dzisiaj da. Pięknieśka, tobie zapomnieć, że zona to sięga. Wystarczy za, trudności brak, nigdy nie zwyciężasz. Nie wiem jak, pomijasz błędy cudzego sumienia. Nie żonę twarz, nie unik te ranka, ty już oberwał. Pięknieśka, tobie zapomnieć, że zona to sięga. Wystarczy za, trudności brak, nigdy nie zwyciężasz. Nie wiem jak, pomijasz błędy cudzego sumienia. Nie żonę twarz, nie unik te ranka, ty już oberwał. Krok od zwycięstwa, 100 000 godzin do szczęścia. Jak na za ostrych zakrętach, 100 powodów dziennie by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne spojrzenie na wszechświat. Teraz się zawsze potwierdza, jak widzę w ich oczach ten ciężar. To po to, żeby mówić, czym było warto. Zbyt stary, żeby mam strach. Tyle tu przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa karta kart. Do która będzie idealna. Daj mi mapę, jeśli tylko znasz. Tobie zapomnieć, że zwona to sięga. Wystarczył za, trudności brak, nigdy nie zwycięża. Nie wiem jak, pomijasz błędy cudzego zgubienia. Nie żony twarz, nie unik te ranka, ty już oberwał. Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie już oficjalnie witam was na Żniwach. Oczywiście u mnie. Lecimy już sobie na spokojnie do kombajnu, bo by chyba nie dojechał. Praktycznie, pełne praktycznie. Rozłożymy sobie ułę i będziemy sypać. Kosimy aktualnie przejrzyte, już trochę jak widzicie, no jest skoszone. Takie wyjeżdżanie taty, ale pięknie koszulka jest założona, żniwa u taty. Także pasuje idealnie. Maleje się szampan. Czekaj, takie bogactwo za czekaj, się. Czekaj, odciągnąć, a. No. Czekaj. No. No i nie wziąłeś tego. Ty, do ręcznego. A. Tak, czekaj. Ale no to kurwa nie będę. Co ty, biegu chcesz sypać czy co? Nie. Podjadę ci. Jadę już, kurwa. Kurwa, Przejsiona. Tam stoi z kamerą. Ale by piąt rzucił jebą po wróżdach. Nic nie mam, czym bym miał zahaczyć. Mam worki. Wspaniale, dzisiaj mocno na dwa vlogi nagrywane są. Ile? Kurwa, nie zapowiada. Wilgotności? Nie dobrze. Dobra, tu trochę sypniemy. O! Bo co to była za odmiana? To jest ta od Krzycha z tamtego roku? To jest Wronski. Od Wronkowskiego to jest? To jest rodzina. Krzychu pewnie będzie wiedział, co on wtedy brał, bo tu Krzysiu załatwiał. Bardzo serdecznie pozdrawiamy firmę Wronkowski za jęczmień, za owiec, który będziemy w najbliższych dniach kosić. Na owsie będzie nagrywany film, bo ładny klimat jest po prostu. Kurde, nie pamiętam, co tu była za odmiana, no. Wszystko gdzieś tam na kartkach jest porozpisywane, co, gdzie, jak. O! Bo tylko kosisz jeszcze to.
to tylko. Nie, no może i tamto. To te belki nie są takie. Ogólnie co to tam będzie 2T? Nie wiem, no trzeba pomyśleć. No wiem, no to masz szybsze jazdy tylko. No ale to zawsze już by trochę belek było, nie? No. Dobra, ojciec Łogi. Poszli! Szybcy i wściekli! Także fajnie tutaj naprawdę w tym roku ten owiec udało się ogarnąć, chcieliśmy zobaczyć. Szkoda, że no mówię, taki rok, właśnie teraz możemy sobie już na spokojnie pogadać, taki się rok trafił, ale no nie było sensu. To nie mam co ukrywać, żeśmy myśleli nad tym długo, ale nie było sensu bawić się w kolejne koszty, dać tym zarabiać. No to trzeba mówić jak jest. No i to tak szczerze wam powiem, może duże gospodarstwo, no bo teraz zaciągać kredyt, jak ja słyszałem, że niektórzy pobrali kredyty, żeby wziąć nawozy, cena zboża wtedy była naprawdę, no powiedzmy, fajna, ale to nie było zadowalające, bo rozumiem, jeżeli by... Ty, czekaj, my możemy zjechać, o weź zjedź, ja se pogadam akurat ładnie. Żeby jeszcze, wiecie co? Było 50-50, 6 razy rośnie, powiedzmy, nawóz do góry, no to niech 6 razy pójdzie też i zboże, tak? A gdzieś tam ten przelicznik, no to nie wychodziło, no nie ma co ukrywać, bo no teraz 6 razy więcej zapłacisz na ten nawóz niż normalnie, a tak szczerze, czy da ci 6 razy więcej? No nie da ci, no to... Mówię, dużo ludzi gdzieś tam zaryzykowało, dużo ludzi dało, nawet dobry rok, nie ma co ukrywać, jęczmienie zimowe w tym roku pięknie sypią, ręczny, nie? Jęczmienie zimowe pięknie posypały u Krzysia, no już tam wyniki znacie, mam teraz Krzysiu Marzniwa, nie wiem czy już się odzywał do osób, które wygrały konkurs czy nie, ale jak wiecie, był organizowany konkurs 9120, tak? Dobrze pamiętam, było jeśli chodzi o plon jęczmienia średni, także naprawdę jęczmienie bardzo fajnie, tam gdzieś koło domu u nas też był jęczmień, jest już wykoszony, tam też nawet fajnie posypało, ale nie wiem, tam było 30 jarów może tego jęczmienia, tutaj jeszcze ten jęczmień jest dookoła owsa. Więc kurde, ale mnie te roboki gryzą, więc to naprawdę fajnie posypało, więc postanowiliśmy, że w tym roku nawozów nie dajemy. Nawozy były dane jeszcze na jesień, dane pod korzeń, wiadomo, tu jakieś odżywki jedynie poszły, ale tak to wszystko poszło bez nawozu. Suma summarum, no wiadomo, nie sypie, może tak jakby sypało z nawozem, ale teraz patrząc na koszta, na to wszystko, trzeba ostrożnie. Niestety nie ma co się spieszyć w tym roku, akurat tak fajnie mówię, tata gdzieś na spokojnie wyjeżdża, w poprzednich dniach już mieliśmy trochę wcześniej wyjeżdżać, tylko trochę spraw mieliśmy do pozałatwiania jeszcze tam u siebie i tata mówi, dobra, wjadę tu zobaczyć, jeden raz wjechał, później drugi i to tak wiecie, po łebkach, po zbiornikach i to się zrobiło, że trochę tu się... A co, ręcznego nie ściągłeś? O. Ten ręczny jest, jak jest potrzebny, to go nie ma. Więc no mówię, tutaj było tylko jakieś tam odżywki dane. Idę zobaczyć, czy tu też zapisało. Czekajcie, to jest prawa strona kombajnu. To by gdzieś było tutaj. No i o, leżą. A co by się klapka ujebała? W którym miejscu to leci? Tu się gdzieś sypie, kurwa. Chawu, tu masz jakąś tą dyktę podstawioną. No ale to małe awarie przy tak starym kombajnie to jest nic. I oby te nic takie zostało. No już w poprzednich latach tu trochę było roboty, teraz mówię, z tym zbiornikiem jest powalczone. Jest dobrze. Ile do niego wchodzi litrów? 40? Czego? Ropy do zbiornika tego. No, 4 dychy powinno brać. A tam wydaliło już dychę? 15? No 6 litrów prawie na zbiornik jest. No, no 15 opierdzieliło. Ale to już wreszcie chociaż... Na pewno, no, to może być dych. Słyszysz, są całą zdejmową najpierw? Przynieś mi ten koc, co kurwa leży na fotelu. A nie chcesz worków? Albo daj worki. Podasz te worki ze środka, one miękciejsze będą. No one z tyłu leżą. Było roboty z tym kurwa paliwem. To była męczarnia, lanie. W
tymi bańkami praktycznie co my, co drugi zbiornik musieli im lać, nie? Nie no, 20 tam 3. No ale co praktycznie nie leje im zawsze do pełna, bo to bujało się. To było jak było. Tu już przed żniwami było to zrobione, to co chcieliśmy w tamtym roku. O, nie widać. O kurwa, zobaczę lusterko. Ja lusterko. Było wchodzone od środka. A te gumy, co my wtedy robiliśmy, one dotarły się, czy nie? Wtedy, co żeśmy je tak na szybkością tą żywicą skleiliśmy. Nie no, przyklejone były, ale... Ale nie odpadły? No to nie tak źle, ta żywica trzyma trochę. No ciekawe, tu jest nabór tego, no trzeba będzie teraz pochodzić, zobaczyć. Ale coś czuję, że trzeba będzie to jechać i... Bo to by można było chefnąć normalnie, nie? Bo to przecież klapka jest na dole otwierana. To odeszła blacha, która oryginalnie jest od tego, więc to można było zaspać. No mówię, najwyżej jak później się zjedzie czy coś. Bo co, poprzężycie wjeżdżasz, wy? No pszenicę. Pszenicę? Ale co, to już tutaj sieczkarnie? Wek. Nie, no pszenica czy jeszcze... przejechać jeszcze. Bo tam jest jeszcze spokojnie wejdzie zbiornik jak nic, nie? No, jeszcze przejadę, wiesz, dookoła ze dwa razy i dopiero. No to jo. No, żebyśmy tylko tyle dzisiaj. No i jak wyjdzie, to... No to może chuj podwalisz potem pająkiem, coś tam pomyśleć. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, może... Kurwa, kawałek zostawiam. No nie, no nie ma sensu, no daj spokój, taki. Albo wystarczy, żeby przecież... A nie, bo to i tak musi sieczkarnia wek wyjechać, bo by się zapchał tym. No, to nie. Jakby chciał, to nie zrobi. Także gdzieś tam tata sobie na spokojnie dłubał przy tym kombajnie. A niestety i tak tam ani dwie osoby by się nie zmieściły, ani nic zrobić. Więcej można powiedzieć, że dłubania niż roboty, ale trzeba było to niestety wejść od środka, zaspawać, ogarnąć ładnie części wszystkie tam w środku, pomalować. O! Coś ciężko miał zagadać. Do końca może nie być ta. Od zapłonu wyciągnięta linka. A weź go przygazuj. Sobie z tatą na tamten, teraz sobie jeszcze posiecimy, pogadamy na temat tego wszystkiego, bo gdzieś tam ta mini awaria wytrąciła mnie z tego wszystkiego, więc no mówię, w tym roku to nie było za dużo dożywione, ale no taka nasza decyzja, nie inna. Czy się opłaci, czy nie, zobaczymy za ile sprzedamy i co sprzedamy, bo zostaje dużo, można powiedzieć, że dużo zostawiamy na spasienie, bo jest dużo świń. Jeszcze tyle, ile nigdy u nas chyba praktycznie nie było. Można powiedzieć, że są tak jakby trzy obory świniaków. Kilka macior, wiecie, jak się oprosi i w ogóle. No ostatnio chyba rekord. Ze 3 miesiące temu maciora 21 prosiaków. I z tego, jak się nie mylę, to tam dała radę wychować. Nie wiem, jak później było. Wiadomo, to już nie wszystkie przy takich ilościach. Lepiej, żeby ona miała 14, ale żeby te 14, wiecie, było takie dożywione, żeby każdy miało pokarm i żeby to sobie odchowała, niż takie duże. No ale no, człowiek się cieszy. Jedynie nie cieszy się z cen, jakie są, ale to tak, to nie ma co dzisiaj narzekać, tutaj siedzieć, narzekać na to wszystko, bo przyjechali się kurna bawić tutaj raz w roku i oglądacie u mnie vlogi i najbardziej cieszycie się, kiedy są żniwa, bo praktycznie nic innego nie ma, bo gdzieś bardziej zajmuję się kanałem farmingowym,
tym roku mam fajne dwa gospodarstwa gdzieś tam u siebie pod Bytowem, więc mam nadzieję, że trochę zacznę z chłopakami coś nagrywać. Też ta kukurydza u nas, nowe znajomości, więc mam nadzieję, że sobie jakieś tam fajne gospodarstwa odpalimy. Także pozdrawiam tutaj serdecznie Norberta. Mam nadzieję, że w końcu pojadę i coś nagram u tego łotra, bo skubaniec ma fajne maszynki, a jeszcze fajniejsze maszynki mają przyjść. Co nowego? Gigant. Gigant, można śmiało powiedzieć, tam stoi. Top 3 normalnie, jak to my mówimy, top 3 wiatraków w Polsce. No jest gigant, nie? Tam ze śmigło ma z 80 metrów spokojnie. Jego widać no, z każdej perspektywy, nie gdzie by nie stanął. No jest ogromny, nie wiem, szczerze 4 kilometry gdzieś stąd on jest. No jest po prostu ogromny, mam nadzieję, że też go w miarę widzicie. Adaś poszedł, ja już nie szedłem, wtedy byśmy sobie nie pogadali. Jesteśmy we dwójkę, więc się tu fajnie jakoś wymieniamy z tym wszystkim, także no co, no nie było nawozu, sypie jak sypie. Najgorsza rzecz, którą nienawidzę, miotła w tym roku. Pontonsem będziemy się pryskać, nie wiem czy dobrze tą nazwę mówię. Krzysiu już powiedział, że no to nie ma luja we wsi, że to nie weźmie. Mam nadzieję, że w końcu, bo prawdopodobnie tu już się to uodporniło u nas. Ale nie wiem o co tu chodzi, albo w całym Solcu wszyscy źle pryskają. Ogólnie no słaba kukurydza, to nie ma co mówić, ja byłem w szoku jak tutaj przyjechaliśmy. Ta jest średnia, no a tamta jest tragiczna, była bardzo, bardzo, bardzo późno podobno siana. Ryzyko, no i czy się opłaci? Nie wiem, ale trochę tej kukurydzy jest, ale jest naprawdę słaba. W szoku, bo kombajnów nie widać, dookoła niepokoszone. My tylko wyjechaliśmy praktycznie, no jak sami słyszeliście, no pszenżyto zeszło na poniżej 8%, żeśmy sprawdzali już w dwóch tych wilgotnościomierzach, więc no, no jeżeli nawet ja na skupie gdzieś tam zazwyczaj, oni mają takie już, że te 2% maksymalnie do góry to i tak super, bo to i będzie powiedzmy ta dycha, tak? Tutaj jak tata mówił 11, pszenica miała chyba 12, więc też na spokojności. To specjalnie wszystko na sieczkę, bo żeby nie było stresu, żeby nie było jajec, bierzemy się i słoma będzie dopiero w środę. Tak, dopiero w środę sobie to wszystko ogarniemy, bo w środę będzie to pogoda na 3-4 dni. W sobotę ma dać mega pompę niby, ale to wszystko powinniśmy ogarnąć. Będzie niespodzianka, mam nadzieję, za 2-3 dni. Będzie fajna praca. Mam nadzieję, że to wszystko się uda, wszystko zamówione, wszystko ładnie, pięknie, także będzie, mam nadzieję, że zajebisty vlog 1-2. Bóg wie, ale też vlog jak vlog, ale to bardziej tutaj w gospodarstwie pomoże, więc no musicie poczekać, ja też nie chcę, bo może nie wyjdzie, coś się nie uda, więc wolę poczekać. Nie lubię takich vlogów, jak nie ma co robić, ale też w kombajnie, no drzeć się można, ale pamiętam w poprzednich latach to ciężko wam się to też słuchało, no niestety taki, a nie inny sprzęt jest, więc musicie wybaczyć, że sobie tutaj chwilkę posiedzimy. Możemy iść teraz pięknie do 60-teczki, ja bym bardzo chętnie się też napił. Także tego vloga macie w środę, życzę wam miłego dnia, uważajcie na siebie, na tych żniwach. Jeżeli jesteście kierowcami, uważajcie też na innych. No bo żniwa, no niebezpieczny akurat moment, jeśli chodzi o wakacje. Te samochody jak wariaty jeżdżą, niestety po wioskach, niestety nie, a my nie możemy uważać tylko na siebie, ale też na innych. Także oby zdrowo, oby bezpiecznie w tym roku na tych żniwach, bo mówię, dużo z was jeszcze nie zaczęło. My jechaliśmy sobie autostradą, to naprawdę nie wiem, 10%, 15% może procent było rzepaków pokoszonych z tego, co wszystkiego widzieliśmy. Jeszcze rzepaki stały, także niektórzy już na przykład mieli, nie wiem, zboża jęczmienie pocięte, poprasowane, no to spoko, nie? Ale dużo naprawdę jeszcze rzepaku było, gdzie no rzepak zawsze schodził naprawdę troszkę wcześniej niż to zboże. Fajnie, bo też na skup będziemy mogli to wcześniej zawieźć, więc naprawdę spoko, bo też jeszcze w miarę ta cena ma być. Tak jak wspominałem w poprzednim vlogu, jak dobrze pójdzie, to pszeniczka tak za 1300 może wyjdzie, także no suma summarum zobaczymy, pszenicę będziemy sypać już na naszą przyczepę, także powinno wyjść fajnie. Dobra, żeby coś się działo, trudno, pójdziemy trochę mordę podrzeć na kombajnie, ale mówię, no nie przyszliście tutaj na pewno na ten kanał liczyć na zajebisty plon. Przyszliście tutaj, bo się kiedyś dobrze tutaj bawiliście, teraz może już nie jest tak kolorowo, a kiedyś było więcej jaja z tego wszystkiego, ale to też na YouTube musimy zwracać radę.
zwracać uwagę, przepraszam, radę to możemy im dać, żeby się ogarnęli. No, także na spokojności tutaj lecimy, bawimy się i słyszymy dalej. Tam taśma leży w garażu na... No, no mówię, jak pojadę strzepy zmienić. Od pszenicy to... O, co? Tylko mam to.